Panie wójcie, proszę powiedzieć, jakie inwestycje powstaną w tym roku, jeżeli chodzi o drogi na terenie gminy Bolesławiec? To jest, szanowny panie redaktorze, około 3 km drog gminnych w różnych miejscowościach i dwie drogi realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsza to jest zadanie, na które dofinansowanie uzyskaliśmy w roku ubiegłym, czyli przebudowa drogi gminnej od gospody Kruszyna w Kruszynie 2 do Kraśnika Górnego. To jest droga na standardy gminne, super nowoczesna. A w tej chwili jest wykonywana. Jest w trakcie budowy, łącznie ze ścieżką rowerową i ludzie tak patrzą i nie mogą uwierzyć, że to się dzieje w obrębie zabudowy wiejskiej, ale myślę, że tam, gdzie są możliwości, z taką perspektywą i wyobraźnią trzeba te drogi i ciągi pieszo-rowerowe budować po to, żebyśmy nie mieli problemów komunikacyjnych, bo na tą drogą odbywała się komunikacja dzieci publiczna, dzieci do szkół podstawowych w mieście i do gimnazjum samorządowego w mieście. Będziecie budowali drogę, zamienicie kostkę w Otoku na drogę asfaltową. I to jest na ten temat. To jest druga droga z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest droga powiatowa, której modernizację, drugi etap już modernizacji przewidzieliśmy do realizacji w roku bieżącym. Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to jest 4 miliony. Kwota dofinansowania uzyskana przez starostwo powiatowe to jest 3 200 000, czyli gdyby tak przetarg został rozstrzygnięty, to z powiatem modernizacja kilometra 200 metrów drogi z poszerzeniem ciągów dla pieszych będzie nas kosztowała po 400 000 złotych i to jest to, o czym mówiliśmy w trakcie konferencji. Teraz mówię, że ludzie na wsi z niedowierzaniem patrzą na tą drogę w Kraśniku, ale ja podobne podejście do modernizacji tej drogi prezentowałem również wcześniej, tylko nie mogłem się z tym pomysłem przebić. Dla ówczesnych władz samorządowych w powiecie istotne było, ażebym dał pieniądze na budowę odcinka wśród pól w miejscowości Ocice. I ja rozumiem, że to miało być połączenie już realizowanego ciągu od strony miejscowości Gościszów. Tylko ja bym widział, żebyśmy planując zamierzenie modernizacji jakiegoś ciągu drogi, mówili o całej drodze, która w obrębie naszego powiatu przebiega i również z sąsiednimi powiatami rozmawiali, jeżeli w ich obrębie administracyjnym ta droga wymaga modernizacji. Ja poprzedniemu staroście powiedziałem, kiedy kolejny raz przyszedł do mnie i mówił o budowie tego odcinka w Gościszowie, mówiłem, zgoda panie starosto, ale mówimy o modernizacji tej drogi od Bolesławca do granic powiatu administracyjnego powiatu, a nie mówimy o odcinkach, bo dzisiaj mamy tego efekt. Mamy wykonany odcinek do Bożejowic. Bożejowice, Otok musimy zrobić, Kraszowice mamy, za Kraszowicami do, w Ocicach mamy, za Kraszowicami do Ocic musimy wykonać fragment nowej nawierzchni i znowu zostaje nam w obrębie z powiatem lubańskim. I będzie nowoczesna, bezpieczna droga, bo ja nie mówiłem tego na konferencji, mówiąc o uciążliwości drogi. Tam odbywa się ruch samochodowy, określony hałas osobowy generuje. Natomiast tam jeżdżą do kopalni w Nowej duże
patelnie, platformy po kamień i one jak jadą puste po nierównej drodze, zniszczonej, powybijanej, generują jeszcze większy hałas. A ten ruch zaczyna się przed godziną 6 rano i stąd narzekania ludzi i prośby, wręcz błagania, żeby w końcu zmodernizować ten trakt komunikacyjny. Dziękuję bardzo.